To jest idealny prowiant na drogę, szczególnie na długą drogę przez ogromną pustynię. Jak znalazłeś się na pustyni, to dobrze jest mieć coś jadalnego, co daje dużo kalorii, dużo energii, co jest łatwe do przyrządzenia i się nie psuje. Daktyle są idealne. Na pustyni przydaje się jeszcze woda do picia, która się dość szybko kończy. I dlatego na pustyni przede wszystkim przydaje się mapa. Mapa pustyni, na której zaznaczone są wszystkie oazy i źródełka wody. Bo jak wiesz, gdzie jest źródełko wody, to możesz znaleźć się i się napić wody pod warunkiem, że wiesz, gdzie jesteś. Bo jak nie wiesz, gdzie jesteś i zepsuł ci się GPS i nie masz kompasu, to do niczego ci się nie przyda mapa, na której są zaznaczone źródełka wody. Bo nie będziesz wiedział, gdzie się znajdujesz. I najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest nie znać cel, który chce się osiągnąć. Dużo ważniejsze jest wiedzieć, gdzie się jest, kim się jest i czym się dysponuje. I jeżeli ja będę się oszukiwał i udawał, że jestem kimś innym lub będę udawał, że jestem bliziutko od studni, to pójdę w niewłaściwym kierunku. Dlatego nigdy nie oszukuj się w stosunku do siebie. Możesz oszukiwać wszystkich i nawet na tym zyskać, ale jak oszukasz siebie, zawsze stracisz. Dlatego idąc na drogę, idąc w drogę, idąc na pustynię, zabierz ze sobą nie tylko prowiant, nie tylko wodę, ale zabierz ze sobą również dobrą mapę i GPS-a, abyś zawsze wiedział, gdzie jesteś. Amen.